Hej, tu DJ Mamona. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym coś ogłosić. A mianowicie na kanale twitch.tv/sonikamonika będzie stream urodzinowy. Ale to w ten weekend, gdyż urodziny mam na początku tygodnia. Zapraszam do zaobserwowania, gdyż dążymy do zostania towarzyszem Twitch. Potrzebujemy do 50 osób jeszcze z 15. Zapraszam serdecznie. Elo, elo, siemandera, ja jestem DJ Mamona i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to nasza wspaniała podróż po Sonic the Hedgehog, czyli 3, czyli Sonic Szybki jak Błyskawica 3. Będzie to moja nie dość, że reakcja, to też recenzja, taka mini recenzja, więc zapraszam bardzo serdecznie, lecimy z koksem. Także zaczniemy od pierwszej wersji, czyli od angielskiej. Ale będzie jazda! Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy, but you didn't change who you are in here. Yeah, in my lungs. Through your heart. O, to będzie jazda. Ładnie. Jakby co, te reakcje nie są są reżyserowane, ani nic. Jo. Shadow's story began a lot like your Sonic. But where you found family and friends, Shadow found only pain and loss. O ja pierdzielę, to będzie mocne. No to będziemy je. Ło, ja pierdziu. Keanu Reeves, pięknie. A tu pięknie zabrzmiało. O kurde. I impet. Ale śmiga. Uhu, będzie jazda. I can't believe I'm saying this, but we need you know who. This is a bad idea. When has that ever stopped me? O ja pierdziu. Ale zarąbiliście w sumie. Oho. I need room. Sir, I don't have the proper materials. I to Live and Learn. Cudowna piosenka. What did you do? What I had to. Jaki motor? Co robiste? No to. Welcome home, my boy. O, w mordę. Is it? It couldn't be. Couldn't it? I am. Are you? In the saggy flesh. Dobra, to przechodzimy teraz do polskiej wersji. Bo ta była zarąbista. Ale zobaczymy, czy polska będzie lepsza. Witam w części drugiej. Zapraszam na polską edycję. Sonic, wreszcie odnalazłeś rodzinę. Spróbujcie nadążyć! Wiem, że nie zawsze było łatwo. Ale ważne, że nie zmieniłeś się o tutaj. Tak. W moich płucach. A w swoim sercu. W moich płucach. Dobre. Doszło do bardzo groźnego incydentu. Aha, tu przerwę wam na chwilę. Jako głos naszego Shadowa w
polskiej wersji językowej będzie podkładał Jacek Kopczyński, znany głównie od Jaskra z Wiedźmina, czy ogólnie Wiedźmina. Także przypomnijmy sobie tekst, który będzie w tym, że z karmazynowym mścicielem to było. To ja, choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel. Dobra, jedziemy dalej. Potrzebujemy pilnego wsparcia drużyny Sonika. Projekt Shadow przekracza wszystko, z czym mierzyliśmy się dotychczas. Historia Shadowa jest podobna do twojej, Sonik. No ale ty znalazłeś rodzinę i przyjaciół. No, nie ma nikogo, nie? No. A on doświadczył tylko bólu i straty. No dobra, mamy kosmitę na wolności. Jak go znajdziemy? Bum! Zaczniemy od tej wielkiej kuli ognia? Cudowny pomysł! Zacznijmy od kuli ognia! I lecimy, come to Japan, my boys. Robi dużo większe wrażenie niż jeż, z którym walczyłem. Serio? Stoję dużo za tym. Przeszliście po autograf? Nie chcemy się z tobą bić. Ja tak. Nie za siebie, ja mu zaraz przywalę. Nie! Shadow, mogę autograf? Ole. Moja kolej. Ajo! Hadunk! I poszedł z impetem w ziemię. Jest zbyt potężny. Hadunk! Nie wierzę, że to mówię. O, w mordę. Ale trzeba się zwrócić do wiecie kogo. Aha. To jest kiepski pomysł. Taki lubię najbardziej. Oj. Zapuściłeś się, chłopie. Rób więcej kardio. Potrzebujemy kardio. Ej, co u mnie? Dobra. Jeśli nie mogę zawładnąć światem, to przynajmniej go uratuję. Oj, tak. Większy rozmiar. Nie mamy odpowiedniego materiału. Teraz już mamy. No, dokładnie. Kiedy skończę? Zostaną tylko zniszczone. Gadaj, co zrobiłeś. To, co musiałem. Pięknie to wychodzi. Nadlatujemy. I Sonic, widzimy się. Szybki jak błyskawica. 3 grudnia. 3 stycznia. Tu. Chłopcze. To niemożliwe. Naprawdę? Nie ma opcji. Czyżby? Myślisz? To naprawdę ty. Chodź tu i przytul, tatusia. Wkrótce w kinach. Także tak, jestem pod wielkim wrażeniem obu zwiastunów. To jest po prostu jakaś masakra i jednocześnie akcja. Kopczyński jako Shadow, Keanu jako Shadow. Sonic jest cały czas tą samą Kung Fu Pandą, którego znam. Sonikiem Prime'em ogólnie. Knuckles się nie zmienił. Z naszej kochanej Elzy przeszło się na Tailsa. Także będzie mega epicko. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. To była moja taka reakcja i recenzja. Zarazem komentujcie, subujcie i widzimy się w czwartek u Purposza na nagraniach, a w piątek na streamie i w sobotę na naszych nagrywkach z Trackmanii i znaczy nie, uproszenie z Trackmanii, tylko z Minecrafta i Among Usa, chyba że ktoś jest wspierający, no to Among Us, ale jeżeli ktoś nie ma wspierającego, to Minecraft. A na odcinki moje zapraszam w soboty, najczęściej wieczorem one się pojawiają, lub niedziela, zależy jak ja wrzucę. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć!